Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur Polsat Rabadaba. Witam was w kolejnym odcinku God of War'a. Zgodnie z ogólną opinią zostajemy na razie na trybie wydajności, ponieważ działa to jakoś fajniej, aczkolwiek to nie ma jakiejś super wielkiej różnicy. Co jest, to jest, wybaczcie, że tak skończyliśmy nagle poprzedni odcinek. Odwróćmy tą pieprzoną świątynię. Dzięki wielkie za poradę! Nie, żebym takie rzeczy już podnosił. Kurwa, cuda robiłem w Grecji. Zostawcie lajka, jeżeli jesteście fanami serii, a my kurde flipujemy świątynię. Co się teraz odjebało? Dobrze, gorzej by było, gdyby wróciło na naszą stronę. Oh boy. W dniu, w którym brutalna siła będzie rozwiązaniem, z radością stanę po twojej stronie, bracie. No i nie zginęliśmy. Duży plus. Po lewej. Będziemy mogli się stamtąd wspiąć do komnaty podróży. Czemu ja mam wrażenie, że w przypadku Kratosa każdy problem da się rozwiązać brutalną siłą? Nikt nie dokonałby tego sam. Te przeszkody pokazują nam, że poradzimy sobie ze wszystkim. Czasem się kłócimy, ja i ojciec. Ty i Freja, Brock i Sindri. Ale kiedy pracujemy razem, tworzymy zgrany zespół. O! To właśnie próba Tyra. Dzięki temu dotrzemy do Jotunheimu. Słyszałeś to, bracie? Chłopak doznał epifanii. Co to znaczy? Że mądrze mówisz, Atreusie. Cieszy mnie to. Powiedział do niego po imieniu. Holy boy! Holy boy! Nawet pasuje. Jak teraz wygląda w ogóle ta nasza świątynia? Czy tutaj wszystko nie powinno być teraz do góry nogami? Świątynia miała zostać odwrócona. Patrzcie! Drzewo jest do góry nogami. Ano jest. To my. Sam już nie wiem. To jak ja mam teraz podróżować między światami? Halo! Tutaj ewidentnie mamy... No to, co mieliśmy zdobyć, tak więc, no... Nie wiem, podnieśmy to? A, syn musi tutaj się zająć. Chodź, Atreusie! Zrób coś z tym. Oczywiście coś musiało dingnąć, god damn it! Kółko. Coś mi się nie chciało pojawić, ale mamy to. Nie no, syn musi tą chyba maskę zniszczyć. Co tam w ogóle jest w środku? Dobrze. Wygląda jak jakiś właśnie kamień wstępu, tak jak mi krasnoludy dawały. O, zyskał mały obcyk w tym, przedtem to musiał kurde dziabarzyć, na boki jeszcze kłaść. Ha. No i? Co tam mamy? Chyba jakiś kamień podróży. Niech no spojrzę. Na wymiona Audhumli, toż to kamień jedności. Wiesz co to? Okej. Okay. Wiedziałem, że istnieje. To by wyjaśniało, w jaki sposób Tyr mógł swobodnie podróżować między światami i jeszcze dalej. Trzymał go na panelu w bibliotece Odyna. Tak. Tak, dokładnie. Teraz już rozumiem. Panel ukazywał Tyra w świecie między światami. Wiadomo, że nie wolno zbaczać ze ścieżki. Cóż. Tyr zawsze chodził własnymi drogami, jeśli mnie rozumiesz. Świat między światami. Czy ja teraz, zeskakując ze ścieżki po wejściu do bramy, będę w stanie sobie po prostu przejść, gdzie mi się podoba? Tyr zszedł z gałęzi drzewa świata. I żeby trafić na sekretną ścieżkę do Jotunheimu, mamy pójść w jego ślady? Tak mówię. O rany, ty naprawdę tak myślisz, co? Zwracam honor i cofam to, co mówiłem wcześniej. To miejsce do zeskoczenia... To będzie nasze najlepsze dzieło. Potrzebujemy tylko trochę pomocy. To miejsce do zeskoczenia faktycznie nie jest tylko i wyłącznie miejscem do zeskoczenia. God damn it. O, ale chciałem tu pogadać. Nie ma już żadnej kwestii. Nie no, ja tutaj chyba nie mam nic do roboty, szczerze mówiąc. Ręce mam jeszcze, ale to jakieś takie pierdołowate. Te karwasze Walkirii. Potrzebuję jeszcze doskonałej stali Asgardu. A nie, przecież ja tego nie używam. Jedna rzecz mi chyba, o to mi zostało, ale tutaj jeszcze idealna ruda świata jest mi potrzebna i jeszcze przebieżka po Muspel, po Niflheimie. Swoją drogą, żeście na mnie napierdalali, także nie pokazałem Niflheimu, ale ja mówiłem spokojnie, Niflheim pokażę, ponieważ zostało nam jeszcze co nieco rzeczy do zrobienia pobocznych. I kusi mnie, szczerze mówiąc, żeby teraz zająć się czymś pobocznym, ponieważ nie chcę teraz, szczerze mówiąc, wylądować w Jotunheimie, bo boję się, że może mnie to zaprowadzić prosto w pizdu do finału gry.
Że nie będę już mógł tutaj wrócić, tak więc szczerze mówiąc, jest jedna rzecz, którą naprawdę chciałbym zrobić. Dobrze. I będzie to, nie mam szczególnej ochoty zyskać przysługa. Wszystko w swoim czasie. No właśnie, synu. Poważnie. Spokojnie, synu, nie unikniemy tego, trzeba będzie tam w końcu zaskoczyć, ale na razie, jako że ostatnie dwa odcinki były chyba fabularne z tego, co mi się wydaje, w każdym razie pocisnęliśmy troszeczkę tą fabułę. Były Helheimy, była ta świątynia Tyra. A teraz mamy nie Walkirię, ponieważ tutaj mamy udaj się do Wysokiej Rady, to jeszcze też sobie zrobimy, ale krasnoludy. Zamknij trzy szczeliny, tak, to jest w Niflheimie, to wam jeszcze pokażę. Niech żyje król, to jest to, co teraz mnie interesuje i to się wydaje być naprawdę sporą przysługą. I naprawdę chciałbym to zrobić, bo coś tam ciekawego naprawdę może się dziać, gdyż to jest ostatnia część mapy, która nas została do odblokowania. Tutaj ogromna chmura i do tej pory tego nie zbadaliśmy, dlatego proszę mnie tutaj nie płakać, bo to jest integralna i dość spora część gry, dlatego sobie tam popłyniemy na razie. Czy ja nie mam tutaj jakiegoś sposobu na szybszą podróż? No niby bym miał, ale jak już płynę, to szybko zajmie. Damy radę. Może Mimir coś opowiesz, ha? Tyle miałeś zawsze opowieści, taki cwany byłeś, to może i teraz byś się podzielił. Co? Mimir. O. Jak trafiłeś w te strony? Chłopcze, w życiu każdego człowieka przychodzi czas, gdy zmienia imię i rusza na północ, by zacząć od początku. Ohoho. Jeśli żyje dość długo, by powtórzyć to wiele razy, to w końcu dociera na naprawdę daleką północ. Jeszcze zanim tu przybyłem, słyszałem o Odynie wiele opowieści. Postanowiłem udowodnić swoją wartość, przynosząc mu coś, co musiało mu się spodobać. Mistyczną studnię wiedzy. Czy raczej studnię wypełnioną tak mocnym wywarem z grzybków, by nawet u Boga wywołać wizję. Rzecz jasna, był pod wielkim wrażeniem. Nie wiem, co takiego musiał tam zobaczyć, że próbował sobie wyłupić oczy. Na szczęście powstrzymałem go w ostatniej chwili. Potem przekonałem go, że to miała być jego ofiara. Ciekawostka, to jest smok Baldura. I tak dalej, i tak dalej. Myślałem, że nigdy tego nie zrozumiał. Zdałem sobie sprawę z jego sprytu, dopiero kiedy mnie samego pozbawił. Wiedział, że go przechytrzyłem. Wziął mnie pod swoje skrzydła, by od tej pory zawsze mieć mnie po swojej stronie. I byłem po jego stronie przez długi czas. Mimo to nigdy mi nie wybaczył. Ojej. Może tu przybijemy. Możemy tutaj przybić, ale to nie do końca jest to miejsce, w które chcemy płynąć. Przy okazji znowu znajduję te kropelki dziwaczne, to bardzo przydatne. Nigdy za mało odpowiedniej statystyki. Co mamy tutaj? Szczęście, no szczęścia to akurat najmniej potrzebuję. A mogę tutaj niby podpłynąć, żeby ten dok sobie odblokować, ale to tylko mi go na mapie doda. Chłopcze. Zostało opuszczone na długo przed tym, jak Jormungand je zatopił. Ciekawe, jak się tu żyło. Dobra. Kotlina Króla. Tutaj może być interesujące. To będzie zapewne nawiązanie do tego króla, o którym była wcześniej mowa. Ten, który kazał ludziom polować na różne zwierzęta. Generalnie o tą historię, której jakby zakończenia nie do końca mieliśmy okazję poznać. I syn też się zastanawiał. Więc liczę na to, że tutaj odkryjemy co nieco. Plus cała ta lokacja tam... No mam wrażenie, że to będzie porządny quest. Zresztą, kurde, i Sindri, i Brock wydawali się być dość mocno podekscytowani tym wszystkim. A więc chodźmy przed siebie. Dostaliśmy tutaj bramę, bardzo wygodnie, i możemy sobie otworzyć przejście. Mam spore nadzieje co do tej lokacji. Mam nadzieję, że fajne rzeczy się tu będą działy. Może się to uda zamknąć też w jednym odcinku, zobaczymy. Aczkolwiek pytanie brzmi, jak długie to będzie i co tutaj w ogóle będzie do roboty. Wydaje mi się, że może tutaj być trzeci smok, ponieważ gra mówiła, że będą trzy smoki tutaj. A trzeciego jeszcze nie spotkaliśmy i nie mam pomysłu, gdzie mógłby on się znajdować, więc na razie... Idziemy przed siebie, no i będzie się nam zapewne dane dowiedzieć. Trochę chciałbym zobaczyć jakiś nowy rodzaj przeciwnika, bo do tej pory już jakby, no, wszystko mamy obcykane. Tutaj parę rzeczy do popodnoszenia, cokolwiek to jest, czy to... Nie, tylko srebro, srebro i tyle, jakieś gunwo. Gra tutaj mi się buntuje momentami, ale powinno być dobrze. Ten tryb wydajności wydaje się być przydatny, ale nadal skaczą te FPS, ale już tak zostawię. Chłopcze, tutaj. Mógłbym już powiedzieć Atreusie, naprawdę. Pomoc Sognirowi. Królowi krasnoludów. Niech rządzi długo, pomyślnie i bezkrwawo. Okej, to wydawało się być dość proste. Po wielu długich zimach budowa twierdzy dobiegła końca. Mocognir zaprosił wszystkich poddanych na wielką ceremonię w sali tronowej. Z radością czekam na słowa otuchy z ust króla. Nowa kraina jest jeszcze żyźniejsza od Wiergradu. Przepraszam, nie umiem tego czytać, się nie nauczę. A dzięki Reinowi, naszemu potężnemu wartownikowi, nie strasznie nam zbuje. Mocognira pobłogosławił sam Tyr.
Dobra. No właśnie, tutaj kurde, zgodnie z tym zapiskiem, wszyscy tego króla lubili, ale potem się chyba ta sytuacja trochę odmieniła. Witajcie w Konungsgardzie. Zanim udacie się dalej, chcę, żebyście byli dobrze przygotowani. Oho. Plugawe praktyki szalonego króla krasnoludów zostawiły po sobie nie lada grozę. Jakie praktyki? Plugawe praktyki. Takie tam. Ofiary, paskudne uroki, magia krwi i tak dalej. Wśród starszych krasnoludów są dosyć powszechne, niestety. Trudno je wyplenić. O Jezus Maria. No cóż, on sam jest niby krasnoludem, tak więc powinien wiedzieć o tym to i owo. Patrz, kolejny smok. Widzę, chłopcze. Łańcuch. Jezu, to wąż, gdzie ten smok? Znajdźmy ołtarze wiązania. Gdzie jest smok? Nie będzie lekko. Gdzie ty kurwa smoka widzisz, synu? Czy jestem... A tam, na horyzoncie, o panie. Trochę tego tutaj jest, mamy mapkę, mamy. To jest jakaś hardkorowa dolina. Dobra, tutaj nie zejdziemy, tutaj widzimy, że sobie spaceruje jakiś przeciwnik. O Jezus, no strzel! No nie będziesz strzelał, no to się pobawimy tutaj. W sumie... Raz, dwa, trzy! Mogę jeszcze zrobić tak, eksplodować go. Ten? Ten to niewiele tutaj dał radę podziałać. Ostrza są fajne, bo można sobie podbić przeciwnika i nim żonglować. Wtedy mam wrażenie, że tak go szmacę najbardziej, jak tylko jestem w stanie. Tutaj mogę sobie przejść. Wskaźnik mi co innego pokazuje. Ale mamy skrzyneczkę czerwoną. Jak miło. Wątpię, żebym... O skurwesy, no serio? Panie kolego, naprawdę. Zbędne to było. Wyjmijmy ostrza, a w sumie ostrza powiedziałem! A zróbmy to. Strzelaj tam synu w międzyczasie. Jak ładnie. Jeboy, mogę też cię naładować. Bling! I płonie, dobra. No nie stanowią oni super wyzwania, ale jestem i tak bardzo szczęśliwy, mordując ich z taką jakże wielką skutecznością. Jakieś ornamenty, hartowana stal, coś tam fioletowego, tutaj coś takiego. Próbuję celować w te rzeczy, które tak właściwie chcę podnosić, bo nie każdą chcę. No ale niestety czerwona skrzynka okazała się być gówniana. Pan szybki się tutaj jakiś znalazł. Jeboe. Dobra, spalony, zastrzelony, okej. Mamy tutaj dużo tych lodowych kolegów. Ciekawy jestem, skąd oni się tutaj dokładnie wzięli. I czy jest jakiś powód ku temu, żeby akurat tutaj było tak dużo? Eksplozja! Ho. To na nich to działa niezwykle skutecznie, no ale to wydaje się też logiczne. Jeżeli gościu z lodu... To obok syna sobie przeszedł na wyjebce. Gościu cały z lodu dostaje przeczanelowaną po łańcuchu energię czystego ognia. To eksploduje. Zamierzał stworzyć legendarny pancerz? Ciekawa myśl, chłopcze. W dodatku sensowna. Niemal wszystko, co smocze, jest przydatne i zawiera moc. Zęby, łuski, nawet odchody. Odchody? Pewnie! Nawet nie wiesz jak! Głowa sobie z ciebie kpi. O, nie. Gotów, ojcze! No serio, kolego! Chodź no tu. A nie, nie ma go już. Tak myślę, dokąd ten znacznik mi wskazuje? Nie widzę nikogo. A, u góry. Okej. Okay. Standardowo, to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Gra lubi, jak patrzymy się w górę. Oj, kolego. Jeszcze jedno uderzenie, jeszcze dwa. Z tego, co wiem, na tych panów lodowych praktycznie skuteczny topór jest tylko w Muspelheimie, co jest troszeczkę dziwne, ale wiecie, no. Gra się rządzi swoimi zasadami. A to jeszcze raz tego, ja to strasznie lubię. Jeszcze niech jednocześnie syn strzela i w ogóle. I wykończmy. Szczerze, szybciej bym go zabił wręcz, ale już, pooglądajmy sobie animację. Wiem, że chyba mi się wydaje, że dość prędko w ogóle zbliżamy się do finału, co mnie smuci. Zostało jeszcze tak, no, z tego co Milfix dawał relacje, bezspoilerowo oczywiście, jak to zwykle, jakieś chyba trzy około odcinki takiej czystej fabuły. Dlatego też chcę się pobawić tutaj w misję poboczną, żeby doświadczyć więcej tej gry, ale jednocześnie też robić jakieś przydatne rzeczy. A nie kurde sobie łazić i bawić. Mamy wędrowca, czy ten wędrowiec w stanie? Trzeba mieć materiałów, by stworzyć legendarny pancerz. Lepiej, żeby ten legendarny pancerz był wart zachodu. Nie, dobra, ten jest martwy w pizdu. Skoro Brock i Simvi pracują razem, gra jest warta świeczki. Nie ufasz nawet im? Ufam tobie, Atreusie, ale nie wierzę w legendy. Dobra, trzy klucze mamy zebrać. To wkliknijmy na razie to tutaj, tylko co to zrobi? Trzeba trzech kamieni wejścia. A, trzeba je tu wszystkie trzy wcisnąć. Dobra, jakaś runka się zapaliła. Czy to uwalnia jednocześnie smuka? Nie.
Dobra, na lewo będzie jeden, to pewne. Oczywiście, że w miejscu, gdzie... A gdzie jest mój topór? W miejscu, gdzie ciągle muszę biegać z toporem, wrzucą mi te pieprzone, kurde, truciźniane rzeczy, które zmuszą mnie oczywiście do tego, żeby używać czegoś innego niż moje ostrza. Tyryryry, ochrona Walkirii w ogóle mi jeszcze wskakuje. Nie wiem, szalone teraz buffy, naprawdę. Endgame'owy build na Kratosa w tej grze daje taką moc i taką siłę. A mnie to osobiście strasznie jara. No to zrobię. Ja to strasznie lubię. Wiecie czemu? Ponieważ ten atak mi mega przypomina... mega mi przypomina oryginalnego Gowa. To kręcenie ostrzami wokół własnej osi. Tam no, często się to robiło w oryginalnej trylogii. To był jeden z fajniejszych i mocniejszych kombosów, więc taka totalna nostalgia mnie chwyta. Dobra, tego dobije syn. A tutaj w sumie mogę w końcu użyć topora. No nie tak! Topora! A, zostawiłem topór, okej. Chcę rzucić i zrobić jebnięcie! I syn z dyskoku, pięknie. No chodź, no chodź. Dobra, to teraz masz przejebane 3, 4, 5, 6, 7, 8? Dobra, pierwszy. Pierwszy go zabił, a ja 8 w niego wycelowałem. No zmarnowany trochę skill, ale... Ale przynajmniej byłem pewien, że chuja zabiję, naprawdę. Tak, truly dead. Dobra, czy tutaj będą jeszcze te wolweny, wikeny, czy jak one się nazywają, czy może gdzieś indziej raczej? 60 metrów w tamtą stronę, co mamy tutaj? Tam dam radę jakoś się dostać i aktywować tą jedną rzecz świetlnie. Ale na razie podejdźmy tutaj, widzę pradawnego. O! Będzie można przetestować coś, o co mnie ciągle opierdalacie, czyli to, że promień pradawnego można blokować tarczą i to będzie skuteczne, a ja tego ciągle nie robię. Ale ja już wam mówiłem chyba dlaczego. Jak ja widzę tego Gowa i tak dalej, to we mnie po prostu siedzi chęć do tego, żeby skurwiela po prostu... Żeby skurwiela unikać, a nie koniecznie ciągle bronić się tarczą. Tarcza mi się jakaś taka niegowowa wydaje. No kurwa działa, no ewidentnie działa. No to jeszcze raz. Pokaż się. No nie, no nie, no. Ziomek. Dobra. Ło! Odbiłem tarczą! A tego się nie spodziewałem, ale niestety moje super odbijanie tarczą sprawiło, że jestem exposed, a totalnie nie o to mi chodziło. Dobra, strzały syna gówno dają, totalnie o tym zapominam. O, a to... Jeszcze raz! O, co mnie uderzyło? O, już nacisnąłem przez przypadek nawet tą prawą gałkę, nieważne. Tarcza działa! Aż za dobrze tej tarczy używałem, bo robiłem kontrę. Nawet nie do końca mi o to chodziło. No dobra, no. Tarcza... O, teraz już nie był odkryty. Jeszcze raz się odkryj. O, co on teraz robi? O, no tu już nie zdążyłem, ale gość nie żyje, więc nie ma to większego znaczenia. No, pradawny pada niezwykle szybko. Nie mam nic przeciwko. Wiecie, moim zdaniem tak powinno być. Gry, które mają takie wieczne skalowanie przez cały czas trwania gry, kiedy po 70 godzinach wracacie do pierwszego obszaru i szczury jebią was tak samo jak legendarne, pradawne orki zniszczenia, to jest po prostu frustrujące. Ja lubię się czuć jak Bóg, ja lubię się czuć naprawdę dojebany, kiedy gra już po prostu jest na ukończeniu. Po prostu to lubię, okej? Czy ja zdążę to przynieść? W sensie, wątpię tak naprawdę. No nie, no tutaj mam 10 sekund, a tutaj muszę jeszcze przejść bokiem. No nie, no może tak na styk. Nie, no nie zdążę, nie ma chuja. Jeden. No nie, to zdecydowanie nie o to chodzi, tak? Tego nie zrobię. Ale na razie idę sobie tędy, co najwyżej klucz znajdę. A tam jak nie znajdę runicznego ataku, to się nic nie stanie. A zapominam ciągle teraz tak z tych ostrzy korzystam. Taki jestem przepotężny, kiedy używam wszystkiego, to nawet o runicznych atakach tak bardzo nie myślę. To mogę sobie zrzucić. Tak jest. Okej, gdzieś mi tam wodą spłynie i pewnie tutaj na brzeg wyleci, standardowo. Tutaj nic ciekawego nie ma. Na razie idę tutaj. O Jezus Maria, to muszę dostarczyć. No dobra, no to światło się tam zatrzymało, zgodnie z moim przewidywaniem. Ale ewidentnie muszę to otworzyć i to będzie taki pierwszy przypadek do jakiegoś czasu. Ty, a tutaj... Wait. To wygląda jak coś, co im powinno światło dać, ale najpierw muszę je tu dostarczyć. Tylko, że... Którędy? Jak i kurwa dlaczego? To mi... Tutaj chyba wsadzę ten kamień i... Co mi to aktywuje? Nie wiem. Może przejść się tutaj u góry, dzięki czemu przebiegnę z tymi wichrami, a nie będę musiał się tutaj przejść przy krawędzi, bo to mnie tak spowalnia. Tak długo animacji mi włącza, że to jest ustawione, żebym po prostu był... Nie był w stanie tego zrobić. Tak więc cofnijmy się. O pradawnym już myśleć nie musimy. Dzięki mojemu wspaniałemu działaniu do przodu.
Wait, ale nadal muszę kurwa wejść jakoś tutaj. Czy ja tutaj powinienem był coś przed chwilą zrobić, żeby sobie to otworzyć i jestem frajerem i tego nie zrobiłem? Bo faktycznie tego kamienia teraz nie dorwę, Jezus Maria. Ale tu czegoś zapomniałem. No ta, ewidentnie, ja pierdolę, chociaż może tędy? Nie, no jak przejdę tutaj, to to mi gówno da. Tutaj na prawo do tej wody nie dojdę. Jezus Maria, dobra. Czyli muszę się jeszcze raz wrócić na górę i rozkminić, jak tam wejść. Czemu? Ta gra mi sama to robi. Ta gra praktycznie jest skonstruowana tak, żeby po prostu mnie grzmocić cały czas. Żeby się wracać, rozkminiać. Ja nie mam całego layoutu w głowie. No musicie mi to kurde wybaczyć, ty. No bo tutaj... No nie, tej bramy tak po prostu kółkiem nie podniosę. To by był jeszcze większy fail. Tutaj się nic nie znajduje. Ustrzelić też niczego nie ustrzelę, więc ewidentnie otwiera się z drugiej strony. Czyli pewnie się tam może gdzieś u góry zeskakuje z tym frejerem i tego po prostu nie zauważyłem. Prawdopodobne. Ale dobra, nie zajmuje to aż tak super dużo czasu, tylko ta jebana animacja z synem na plecach, który w sumie swoją drogą też ma mocarne łapy, jeżeli on tak... On wygląda jakby tak na wyjebce, jakby się do nas na rzepie przyczepił. Jak te właśnie rzepy do psiego ogona. Dobra, czy ja jestem frajerem i tutaj mogę zejść? Oczywiście, że mogę tutaj zejść. Ha, ha, ha. Ja pierdyczę. Dobra, no tutaj jeżeli będziecie mi to wypominać, to to jest jak najbardziej usprawiedliwione. Tego kamienia mogę sobie wziąć i przenieść tam. Chociaż spacerowanie z kamieniem to też jest dość powolny proces, ale dobra. Przestanę narzekać. Wszędzie te duże kamienie w ogóle zdrowia rozstawione, a ja ich nie potrzebuję. I wiecie co, cieszy mnie to. Kurwa, że te wszystkie draugry, wilki, wikeny, to są takie pizdeczki przy mnie teraz. Tak powinno być. Jezus Maria, jak to kurwa wilki, gdzie? A weź kurwę, go rozpiedryl. O! Ja myślałem, że mam topór wybrany, ale równie dobrze się skończyło. Okej, nie ma wilków. Jakie wilki, synu? Gdzie ty te wilki w ogóle widziałeś? Spłonęły! A wydaje mi się, że futro powinno się całkiem nieźle palić. Dobra, niesiemy to tam. Czy kolejne wilki na mnie wyskoczą? Highly possible. Ale dobra. Przygotuj się, chłopcze! Oczywiście, kurwa, nie wilki. Tym razem jakiś jebany wiken. Oczywiście wulwer. Przepraszam, nie wiken. Wulwer. Strzelaj, synu! A wiesz co? Puść dziki! Woohoo! Jak chcę zrobić? Tak! O nie, nie pozwolił mi. A to gnój, czekajcie, jakie ja tu miałem kombosy, to jest fajne. A to nawet nie był kombos, skoro nic na atak. To jeszcze jeden! Siemano! Zabawa. Okej, okay, fajnie. Nawet nas nie tknęli. No, to prawda. Cieszę się, synu, że zauważyłeś, jak bardzo silniejsi się staliśmy. Albo w sumie bardziej ja. Twoje upgrade'y też są zawdzięczone mi, tak więc nie ma tutaj chyba o czym gadać. Dobra. Oczywiście, że zrobił mi most. Dobra, to już mamy wszystko rozkminione. Czy kolejne jebane wilki mi tutaj przyjdą, żeby mnie denerwować? Też prawdopodobne. Tędy nie mam co iść, tak muszę stąd wziąć wichry. Dobra, zmiana broni, idziemy. Szkoda, że w biegu się nie da broni zmienić, ja to zawsze lubię. Jak już poświęcam czas, żeby wygiąć mój palec lewy, żeby zdjąć go z tam triggerów, bumperów, to chciałbym mieć opcję sobie zmieniania broni bez zatrzymywania się. Po to to w końcu robię. Dobra, to mamy tutaj. To się wstrzeli tutaj. I mamy otwarte! Finally! Coś będzie tutaj poza naszym znajdźką, naszym kluczem. O, trochę życia. Być może będziemy musieli troszeczkę powalczyć o ten klucz, ponieważ miałoby to sens. 20 metrów niby w tą stronę. A nie, czeka sobie, ale pewnie ktoś z ziemi wypełznie tutaj, jak znam życie. Wypełznie? To jest jeszcze większy niż Vadergard. Tak. Włości króla krasnoludów są rozległe. Co się z nim stało? To wielka tajemnica nawet wśród synów Ivaldiego. Przed swoim zniknięciem moc Ognir stawał się coraz bardziej nieobliczalny. Czemu? Przez Dwegra Fikr. Pancerz, którego właśnie poszukujecie. Znalazł dwie części, ale niemożność odnalezienia trzeciej doprowadzała go do szaleństwa. Dobra, ziomek, czyli coś jednak, kurwa, wiesz o tym królu krasnoludowa? Sprawiał wrażenie... Nikt nie wie! O, nikt w ogóle nie wie, co się z nim stało! Aha, sajk, ja wiem! Goddammit, pieprzona głowa. Dobra, smok tam ciągle się głośny robi z tyłu. Tędy pewnie przyjdziemy, jak już okrążymy zapewne to wszystko, żeby zdobyć, co mamy zdobyć. Tak więc na razie będę progresował zgodnie ze wskaźnikami. O, siema! Ło jebany! Dobra, no to zrobię ci to. Explosion!
Jezus Maria, on już jest. Już jest, kurde, zestagerowany. Jak miło. Dobra, to teraz bić gnoja jak najszybciej. Innych przeciwników to w ogóle nie widzę. Synu, też strzelaj w międzyczasie, jeżeli to ma jakikolwiek sens. Już, już, ginie, ginie. O, jak ładnie. Z tamtymi frajerami sobie nie za bardzo pomogę za pomocą tego trolla, orka, czy to to jest. Tą drogą dostałem też tipa, że niestety prawdopodobnie, znaczy chyba nie ma ostatniego upgrade'a Lewiatana w fabule, tego na 6 level. A szkoda, szkoda, bo fajnie by było zobaczyć maksymalnie zaupgrade'owany topór. I ja też zdecydowanie chciałbym go sam zobaczyć, ponieważ to musi być ładny widok, musi ładnie wyglądać. A jest jeszcze 6 level, a więc po skończeniu tej fabuły, nie jestem pewien, kiedy tego live'a sobie zrobimy, bo na pewno chcę spełnić moją obietnicę i zrobić tego pieprzonego live'a z Gowa. Nie mam tylko jeszcze pojęcia kiedy. Być może wyjdzie to już po skończeniu fabuły, gdzie będziemy sobie po prostu dopinali wszystkie tam niezakończone rzeczy. Pójdziemy sobie tutaj, tam, podzwiedzamy, poznajduję te skarby, żeby pokazać, że ja naprawdę słuchałem was, jak mówiliście mi, gdzie są skarby. Widziałem Sera, wypisałaś te wszystkie skarby, widziałem to, ja wrócę do tego komentarza ewentualnie. Wrzucisz to jeszcze raz pod ostatnim odcinkiem, żebym miał jak najbardziej na świeżo. Bardzo chętnie te skarby sobie poznajduję, poszwendać się tak, troszeczkę jeszcze pobawić, żeby było fajnie, nie? Dobra, czyli ten smog jest do uwolnienia, ale to widzę jest takie... Znaczy co? Ha. Samce czy samice? Nie wiem. O Jezus! O, w końcu mnie coś zraniło, god damn it. O Jezus Maria, te wurmy całe jebane. Dobra, to w takim razie, skoro tutaj mamy smoka, to ja sobie podznaczę teraz ten cel ze smokami. Tutaj, smoki, ogień Regina. Uwolnij smoka o imieniu Regin. Regin to brat Fafnira i Jotra. Pętają go magiczne... A, to wiadomo. Dobra, ja sobie to tutaj teraz zaznaczę, żeby wiedzieć, gdzie się znajdują te wszystkie jebaństwa do rozwalenia, żeby go uwolnić. I kurde, nagle z jednego questa się robią, kurde, dwa questy. Coś tutaj jeszcze oczywiście musi mnie atakować. Te strzały syna niezwykle przepotężne się okazują być. Smok cały czas napierdala. Ta cel w urmie! O! Stary, moja szansa! To już, kurwa, tyle razy miałem swoją szansę, że naprawdę nie musisz mi mówić. Ja mam troszeczkę doświadczenia w walce. Może nie widać, ale naprawdę mam trochę doświadczenia w walce. Jebany. Wyłaź z ziemi! O Boże, jak mnie denerwują. O! Naprawdę, to jest jeden ze słabszych przeciwników w grze, ale jeden z naprawdę bardziej wkurwiających przeciwników w grze. Przez to właśnie łażenie w ziemi. Jeszcze smog tutaj cały czas musi rozpierdol robić. Dobra, synu, słuchaj, a pójdź, kurwa, dziki, nie wiem, gdzie są przeciwnicy, ale może dziki ich dosięgną. Pierwsza runa zniszczona, pięknie. O Jezus. A, wkurwiasz mnie, ta cel w urmie. Pięknie, jeszcze żyje. Jak widzicie, i teraz się da spotkać trochę chociaż wymagających przeciwników. O Jezus Maria, to ta cel w urmie. Smog jeszcze tutaj strzela, Jesus. Przeciwnicy u góry, gdzie jesteś? O nie, ta cel w urmy. Naprawdę, wkurwię się. Ja wiem, że ja mogę rzucić toporem w ziemię, żeby go dorwać i przerwać mu tą całą jego zabawę, ale nie chcę mi się w niego celować, bo jest wkurwiający, no. Chodź tu. Raz, dwa, mam cię. Poproszę topór z powrotem. To było zajebiście łatwe, tylko wkurwiające, jak mało co. Wkurwiające bardziej niż syn w Helheimie. Albo zaraz przed Helheimem raczej. Dobra, trzy dzwony muszę zabić. Tutaj jest jeden. Drugi jest jakoś schowany. Jak ja mam się dostać do tego dzwona? Hurdur. No nie, nie rzucę w to. No jedna runa jest tam schowana. A ty, wait a second. Dobra. Chyba mi się wydaje, że być może wiem. Dobra, synu, będziesz musiał w coś strzelić, to pewne. Weź tutaj zadupc w to najpierw. To mi uwolni jeden dzwon, ale jak ja mam zabić w ten? Może muszę gdzieś na górę wyjść? Nie wiem. Dobra, pobiegnijmy po trzecią rudę na dobry początek. To może rozjaśni parę rzeczy. Bye bye. Frajerze. I pięścią. I raz, i dwa. Okej. Okay. Coś jeszcze eksplodowało, god damn it. Dobra, toporem będzie prościej, poproszę. No dobra, zniszczono ołtarze, fajnie. No tak, przecież tak właśnie trzeba. Jest to dość satysfakcjonujące, też muszę przyznać.
Dobra, jak ja mam zadbić w ten jebany ostatni dzwon? Nie mam zielonego pojęcia. Tym? No to tam nie sięgnie. Hurdur. Ty, ale czy jest tutaj jedno z tych czerwonych takie, żebym ja mógł to wyjąć z tego? No nie. A syno, strzelaj to, może coś to zmieni. Nie. Nie. Ty, tutaj może do góry. Tak, z góry będę musiał, okej. Nie, z góry to ja sobie mogę zjechać. Czy ja dam radę tam wejść teraz? To by rozwiązało mój problem. Ewidentnie to wygląda, jakbym musiał gdzieś wyżej wejść i rzucić z góry. To może mój topór byłby w stanie sięgnąć. Czy ja dam radę tutaj jakoś wejść do góry? Może stędy? Tędy, tamtędy? Tutaj po drodze? Powinno być chyba coś więcej niż sama pusta ściana. Nie, jest tylko kurwa pusta ściana. Czemu takie pierdoły muszą sprawiać mi najwięcej rozkmin? Tam już szedłem, to mnie kurde nie interesuje. Tam do góry może dam radę wejść. Może to o to chodzi. Na pewno mogę sobie tą bramę otworzyć. Nic mi to nie zaszkodzi. Tam do góry? No nie, tam nie ma przejścia w ogóle. Ty. Tutaj w ogóle mogę rozwalić to chyba. Woda odpłynie i będę mógł wziąć skrzynkę. How nice. Nie jest to ostateczny mój plan teraz tak naprawdę. Ale niech będzie. Rzadko mam okazję naładować ostrza na maksa. Tych dwóch przeciwników to nawet do połowy nie dobiło. Ale one mega ładnie się świecą, jak się naładują. To jest taki najbardziej kuszącym argument, żeby je ładować. No kurwełe, no. Jak się dobrać do tej runy? Nie będziemy tutaj chyba już super więcej czasu na to poświęcali. Ja sobie to rozkminię, myślę, pomiędzy od... Ty, kurwa, mam! Jakie jebane, kurwa, drzewo? Czy to podziała? Najpierw chcę zobaczyć. No nie chciało się za bardzo przykleić. Ale dam radę to wrzucić do środka pewnie. Synu, strzel. Druma! O, dobra, okej. Okay. Obydwa dzwony zabiły. To będzie to. Dobra, to zdążę tego smoka uwolnić w tym odcinku. Worry not. Dobra. Czy jak wezmę ten, to tamten poprzedni zostanie? Powinno być dobrze chyba, nawet... Cóż, nie zadziałało. Synu, nie pyskuj. I tutaj jeszcze. I to zabiję w tamten. Mamy to. Dobra, zajebiście. Drzwi otwarte. To nam da ostatnią runkę. Gdzieś tam przed nami, 30 metrów. Czy może jeszcze dalej będę musiał po to iść? Teraz mi się trochę życia przyda przez pieprzone tacelwurmy. O, tacelwurmie, ale masz przejebane. Synu, dobij. Dziękuję. O, dobra, jeszcze 70 metrów muszę tutaj. Nie! Toporze! Macie, chuje. Jeden, drugi, trzeci. A, piękne. Muszę o tym częściej pamiętać. Taką różnorodność teraz staram się wprowadzać w to wszystko, że normalnie zapominam o moich super atakach runicznych. Kończymy ten odcinek jednak, moi drodzy, bo trochę łażenia tutaj jeszcze przed nami, żeby tą ostatnią runkę rozwalić. A w ogóle jeszcze trzeba będzie uwolnić smoka, żeby zdobyć tam ten coś tam, klucz wejścia do tego całego budynku. Tak więc trochę będzie tutaj jeszcze działania. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka, a ja uciekam. Pa, pa.